Dzień dobry kochani, ja nazywam się Adek, witam was na kolejnym odcinku z serii Hof Bergman Farminga 22. I co dzisiaj będziemy robić, kochani? Zobaczcie, przyjechałem aż tutaj na pole numer 17. Ponieważ dzisiaj będziemy chcieli sobie zacząć nasze pierwsze kontrakty. Chcieliśmy sobie zarobić jakieś pieniążki. I tutaj, zobaczcie, możemy wypożyczyć maszyny i zrobić tutaj zbiór buraka cukrowego. Albo możemy zrobić pole 17, zbiór plonów, zrobić to naszymi maszynami. Można też wypożyczyć, ale zrobimy naszymi. Kontrakty w Farmingu 22 są o tyle fajne, że zobaczcie, będziemy zbierać soję i zawsze z tej soi nam coś zostanie. Będziemy mogli albo to zachować, albo to po prostu sprzedać i jeszcze dostaniemy za to pieniążki. Zobaczycie zaraz, jak to wszystko wyjdzie. Przyjmijmy tutaj kontrakt. Weźmiemy. OK, zobaczcie, tutaj mamy postęp już kontraktu. Czyli musimy zbierz surowiec soja z pola 17 i zawieźć produkt na stację Młyn, punkt skupu. To sobie później ogarniemy. OK, czyli mamy teraz, zobaczcie, tutaj z tym pole 17. Dosyć takie sporawe pole. I teraz uruchomimy sobie, kochani, moda, którego ostatnio testowałem. Moda zwanego Courseplay. Jak widzicie, tu mamy różne ustawienia, klikamy sobie tutaj, bierzemy stwórz pracę, tu bierzemy CP, czyli course play, prace polowe, zacznij od pierwszego punktu trasy, ok. Aha, czekajcie, bo tu trzeba jeszcze wygenerować ten course play. Dobra, wjedźmy sobie na pole, czekajcie. OK. Zacznijmy nasze zbieranie, włączmy jeszcze mucarnię. OK. Dobra. Dobra. I teraz, kochani, bierzemy tutaj, bierzemy stwórz pracę. Courseplay, OK. Otwórz, zamknij generator kursu, tu klikamy. I teraz szerokość robocza mamy 6 metrów, liczba nawroci damy 2. Rozpocznij pracę od uwroci, tam jest powrotem, tutaj wszystko naokoło, zgadza się. Wygeneruj kurs pracy polowej. Dobra. Zobaczcie, kurs nam się tutaj wyregenerował, ok? I bierzemy, zacznij pracę. Już nasz pracownik, zobaczcie, jedzie sobie tutaj i niech on sobie zbiera. Pojawi nam się tutaj w prawym górnym rogu ikonka później, że trzeba go rozładować. Chociaż wiecie, to jest soja, soja dużo nie sypie, to może po prostu nie będzie trzeba tego robić tak często. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to się kurzy. Wow! Mega fajnie. Zobaczcie. On se tutaj nawróci. Niech on sobie tutaj to robi. My przejdziemy na nasze gospodarstwo. Od razu sobie podczepimy. Czekajcie, gdzie jest nasz ciągnik drugi? Tu jest, dobra. Do tego założyliśmy tuza. OK. A to może John Deere'a weźmiemy. Czekajcie. Może weźmiemy John Deere'a. Gdzie ten John Deere? Tu jest. OK, i podczepimy przyczepę do niego. Chociaż, czekajcie, w sumie to może nie. Bo tutaj musimy zrobić orkę pola. O, tu są nawet chwasty jakieś. OK, to tutaj sobie włączymy. Zarobimy trochę pieniędzy, to troszkę będzie nas stać na pracownika. Weźmiemy sobie, podczepimy sobie tutaj pług. I zrobimy orkę naszego pola. OK. A sami zajmiemy się, zaraz zobaczycie czym. Dobra. Tu sobie. Zobaczcie, jak dziwnie te chwasty tu wyrosły. Tu sobie już zaoramy.
Dobra. Jedziemy na pole. Niech się to nam ora. Dobra. I teraz bierzemy znowu. Tutaj bierzemy stwórz pracę. Course. Play. Otwórz pole piąte. Zobaczcie ile... Aha, nie zapomniałem zobaczyć ile ma, kochani, nasz pług szerokości. 1 i 2. Dobra, 1 i 2. Czyli tak trzeba zrobić, że 1 i 2. Gdzie to jest? Okej, okay. Stwórz pracę. Prace polowe. Stwórzmy. 1, 2. Liczba nawroci. Damy ze 2. Niech będzie gładko tam i z powrotem. Bla, bla, bla. Okej. Okay. Wygeneruj. Mamy wygenerowany. Okej. I zaczynamy pracę. I zobaczcie, kochani. Tu już nasz pracownik będzie operował. I będzie już powoli nam to pole orał tutaj. Także fajnie, mamy ten, tego cosplaya będę używał, kochani, coraz częściej. Zobaczcie. Tutaj na tych uwrociach on może zrobić delikatne mijaki. O, właśnie to o tym mówiłem. Ale tutaj, wiecie, jak będzie zawracał, może robić. Nie, nie musi, ale może. Ale to nic, niech robi sobie, niech se działa. Widzicie, mamy tu nawiezione... Czekajcie, tu rośnie pszenica. Okej, dobra. Aha, okej. Pszenica rośnie tutaj? Jakim cudem? I tutaj takie kubki pszenicy? Coś się musiało zbugować chyba, kochani, wiecie? Coś się musiało zbugować. Takie dwie kubki, cztery pszenice leżą. No dobra, zobaczcie, jak to fajnie to wygląda. Okej, okay, dobra. Podłączymy jeszcze przyczepę do naszego traktora. Podczepimy, ponieważ będziemy potrzebować tej przyczepy do naszego zebrania naszej soi, do przewiezienia jej na skup. Tutaj odczepimy sobie tego tuza. Dobra. Obciążnik to my też nie bardzo potrzebujemy. To sobie odczepimy. Dobra. I weźmiemy sobie teraz naszą przyczepę. Ten mały traktor wystarczy, tam powiem wam szczerze, do naszego... Okej. Ile nasze przyczepy mają? Czekajcie, weźmiemy tą większą czy tą mniejszą? Ile one tutaj mają, te nasze przyczepy? Ta ma 8 metrów sześciennych, ta ma... Ta ma 29, nie wiem tylko czy ta... Ta jest chyba większa niż 8. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy zaraz. Tak, ona będzie większa chyba niż 8. Straumana. Ciekawe, może 8 starczy nam, powiem wam szczerze. Bo tamtej soi też nie będzie tak dużo. Dobra. To mamy w razie czego przygotowane, żeby tam jechać. Po odbiór. Dobra. Okej. Okay. Tu sobie zaparkujemy, niech ona sobie tutaj stoi, a my pójdziemy, ogarniemy to, co chciałem ogarnąć od samego początku. Czyli
kochani, zobaczcie, kalafiory. Będziemy ładować je na przyczepkę zaraz i będziemy już tutaj coś działać. Jak wygląda nasze siano? Zobaczcie, nasze siano cały czas się robi tutaj w produkcji. Zobaczcie, już mamy zrobione 111 tysięcy litrów, mamy zrobione siana, także bardzo, bardzo fajnie, mamy bardzo dużo siana. I nie mówię tu o pieniądzach, bo tego akurat nam brakuje. Dobra, no to co, to podczepiamy naszą przyczepę. Przestawimy naszą przyczepkę może pierwszo. I będziemy na tą przyczepkę ładować nasze kalafiory. Dobra. Okej. Dobra. Miałem tutaj ładować na początek na rower, ale pogoniłem jeden dzień i nie przypuszczałem, że to aż tak szybko będzie się nam tu robiło. Dlatego będziemy tu ładować na naszą przyczepkę. O. Proszę bardzo. Dobra. Kalafiory, powiem wam, są bardzo drogie. Także trochę tu na nich zarobimy. Na tych kalafiorach. Mogliśmy tutaj rozłożyć naszą przyczepkę. Ona chyba nie ma autolodu, ale wiecie co, my nawet nie chcemy autolodem ładować. Tylko niepotrzebnie to przenika, tak wiecie? O. Dobra. Założymy kolejne. O, już się kolejna pojawiła. To tych kalafiorów jednak trochę się tutaj nam zrobiło. Powiem wam szczerze, ale to jest tylko 16 litrów w jednej skrzyneczce, to jest bardzo mało. O, czekajcie, bo tu się oczywiście nie da łatwo ładować tym, nie? Musi się coś schrzanić. Okej, dobra. Mamy 3 załadowane. Tak, 3 to będzie 16 razy 3. To jest 30 i 48 litrów tylko, nie? A my potrzebujemy 1000 litrów, nie? To jest normalnie niemożliwe tutaj. Te pudełka są bardzo małe, jak widzicie. No ale to nic, załadujemy i to. Dobra. Znowu się pojawiają. My nie nadążymy ładować chyba, nie? One się po prostu, mi wydaje, że one się przez noc zrobiły, wiecie? I w tych szklarniach, w ogródkach tak jest, że jak się zrobią po prostu przez noc, to później one tak właśnie, ojej. Waliliśmy. To one właśnie później tak się zachowują, że one jakby są w szklarni. Okej. No nic, ładujemy sobie to. Dobra. Podopychamy, zobaczcie. Widzicie?
Wszystko się da ładnie ułożyć, tylko trzeba cierpliwości. O, już się... Ojej, kopsłem. Już się na razie nie pojawiają nowe. No, trochę z tego zarobimy też. Dobra. I jeszcze dwa pudełeczka wrzucimy. Dobra. Mamy 9 pudełek załadowanych już. I tu będzie 10. pudełko. Czekajcie, złapiemy sobie tak bardziej na środku. Tu oczywiście nie potrzebujecie żadnej pudziana siły czy coś. Tego, wiecie, trybu pudziana do tego. To po prostu jest... Tak normalnie możecie tego używać. Bo to jest tylko 16 litrów, kochani, dlatego... To nie jest jakieś takie mocno skomplikowane. Okej. Dobra. Mamy załadowanych trochę tych kalafiorów. To niech będzie. Ile tu mamy w ogóle wody? Woda jeszcze jest. Kalafiory 12 litrów już są. Okej, zobaczcie. Tutaj... Czekajcie, tu zamkniemy. Na razie. Tu nasze króliki mają jeszcze słomę, mają pokarm. Tutaj sobie leżą. Tu jest otwarte, wiecie, one sobie tam biegają. A tutaj... Kury. Jak widzicie, już mamy zniesione tu cztery... trzy paczki jajek. Tu też będziemy musieli z tymi jajkami coś sobie tutaj wymyślić zaraz. Jakąś przyczepkę czy coś podstawić, żeby to... nam się też te jajka zbierały. Może podstawimy rower? Czekajcie. O, pomocnik Corsplay musi być rozładowany. Okej. Okay. To czekajcie, to pójdziemy najpierw, bo to jest ważniejsze, bo tam mamy pracownika. Płacimy mu za każdą minutę pracy, także pojedziemy, rozładujemy kombajn. I zawieziemy to na stację. Tam, którą tam nam wskazano. Dobra. To jedziemy. Okej. I zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Jak ten Corsplay w ogóle sobie tam poradził na tym polu, bo jak widzieliście, tam było dużo drzew dookoła. No ale sami widzieliście, że tutaj nie było żadnego zacinania się ani nic. Pracownika. Bo normalny pracownik, ten nasz zwykły, to już pewnie by 500 razy tam się o drzewo zahaczył czy coś. A Corsplay jest po prostu tak zrobiony, że ten pracownik naprawdę, on robi te sobie uwrocia, tam uwroci możecie sobie zrobić na przykład jedno, dwa, zależy od terenu, nie? Jak jest na przykład dużo drzew dookoła pola, to lepiej sobie zrobić dwa, no bo wtedy ten traktor ma, wiecie, jakby pole do manewru, nie? Dobra. Jesteśmy już w innej miejscowości. Mam nadzieję tylko, że nam ta przyczepka starczy, ale ona jest... Ten kombajn to chyba był 8000 litrów i tu jest 8000 chyba, bo to będzie 12. Nie pamiętam, ile ta przyczepka ma pojemności, ale wydaje mi się, że ma 8. Ale zobaczymy zaraz. Także sami widzicie, że tutaj jest bardzo fajnie to wszystko zrobione. I oczywiście widzicie na mapce, po lewej stronie mamy taki wykrzyknik. Ten wykrzyknik to nie jest żadna tam nowość na tej mapce, tylko to po prostu jest miejsce, do którego mamy zawieźć, czyli miejsce skupu, nie? To jest oznaczone takim wykrzyknikiem. O, zobaczcie. Widzicie? Tutaj na uwrociach, widzicie, po lewej stronie on troszkę zostawił, no ale to też nie ma, wiecie, tam... Zanim tylko podjedziemy, to musimy upewnić się, że jest jedna opcja włączona. Zaraz wam pokażę, zobaczcie. Tu, kiedy wejdziemy w kombajn,
i wejdziemy tu w opcję tego Course Play, widzicie traktor, to musimy się upewnić, że zatrzymanie podczas rozładunku aktywne, nie? Bo jeżeli nie, to on zacznie sypać i odjedzie, nie? A tak po prostu on odjedzie w momencie, kiedy opróżni się cały, nie? No chyba, że chcemy za nim jechać, nie? Ale no to wtedy też trochę tak bez sensu. Bo to moglibyśmy równie cały czas za nim jeździć, nie? Zobaczcie. On się teraz tutaj już przygotuje. Widzicie, nic nie musicie robić, nie? Podjeżdżacie. I on już sypie, nie? I zawieziemy to od razu na ten skup. Ile tu tego będzie? No, może być cała przyczepka. Skup na szczęście nie jest daleko. I ta przyczepka z tym sypem, ona nam się bardzo mocno przyda. Dobra. Później dowiecie się, dlaczego nam się przyda. To wam później powiem. I może wam pokażę nawet. Bo im wolniej wysypuje, później już na koniec, tym lepiej. Zobaczycie, o czym mówię, jak już będziemy drugą przyczepkę rozładowywać. Dobra, gdzie mamy to wysypać? O, zakaz wjazdu to był. Aha, mamy tam z drugiej strony w ogóle. To ze złej strony jesteśmy w ogóle. Kompletnie ze złej strony. Czekajcie. Pojedziemy tam. Dobra. Z której strony się tam wjeżdża do nich? Czyżby z tej? Tak. 70% widzicie, już mamy kontraktu zrealizowane. Okej. Dobra, przyjechaliśmy do jakiegoś skupu. I będziemy sypać tu. Aha, tylko gdzie? Tutaj, na pewno. Czekajcie, tu się Corspray nam włączył. Dobra, no to sypmy. Przywieziono 4%, dobra. Okej. Przywieziono 78%, widzicie? I o co chodzi z tym wysypem? Kontrakt realizowany w 91%. Bo później, kochani, jak my na przykład zbierzemy już cały traktor tych nasion, cały kombajn, całe pole skosimy, to tam będzie taka sytuacja, że kontrakty nigdy nie przyjmują wszystko tego, co jest na polu, nie? Te skupy. I zawsze nam zostaje tak 1000, 2000 litrów materiału w przyczepie, nie? Bo wiecie, bo tam jest, tam w zależności od tego, jak to jest nawiezione, wszystko, nie? Zawsze to jest jakoś tam inaczej patrzone. I później, jak wybije nam 100%, to jeżeli sypiemy dużym zrzutem, dużym zsypem, to może się okazać, że... A co tu się stało? Nasz pracownik się zaciął? On się zdżamował, a już mówiłem, że widzicie, że on się nie dżamuje. Czekajcie. Już... Jednak się trochę zaciął. I wtedy po prostu będziemy powolutku zasypać, żeby wybiło 100%. Jeżeli wybije 100%, to wszystko, co zostanie wtedy w przyczepie, będzie należało do nas, tak? Czekajcie, wygenerujemy jeszcze raz tutaj, stworzymy pracę od pierwszego, ostatni,
Od najbliższego punktu trasy zacznij. Zacznij pracę. Co ja zrobiłem? Coś zrobiłem nie tak. Stwórz pracę. Pole 17. Najbliższy punkt trasy. Zacznij. Co jest? Czekajcie, czy my musimy... Okej. Dobra, czyli tak. Chyba już wiem, o co chodzi. On po prostu nie widzi tego punktu. Rozłożyć narzędzie. Włącz. To tu, to włączyć. On chyba po prostu nie widzi. Tego spróbujemy teraz włączyć. Przejdź pierwszy, ostatni, najbliższy punkt trasy. Też nie, no to dziwne. To dziwne, że on nie chce. On się tutaj coś zdżamował, widzicie, i już później nie chciał... nie chciał się ruszać. No ale to nic, to po prostu skosimy to... sami. Tutaj. To bez problemu. I zobaczymy, ile tej soi nam tutaj zostanie też, nie? Już mamy 27 minut odcinka, ale to najwyżej odcinek będzie dzisiaj troszkę dłuższy. Bo jeszcze chciałem tam w... przy górach obornik wybrać, ale to za chwilę. Okej, dobra. Jeszcze jeden przejazd tu będziemy mieli w drugą stronę i to by będzie na tyle z naszego pracownika i zobaczymy, ile w ogóle nam zostanie z tego kontraktu. Czy to się w ogóle nam opłacało robić. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć, kochani. A tak w ogóle, to jak macie ochotę wejść na kanał Marcin80Gaming, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Zostawcie lajka dla Marcina, zostawcie jakiegoś subika, bo fajne odcinki nagrywa, tam z mapki Sokole. Bardzo fajna mapka. I co? Rozwija swoją gospodareczkę, fajnie to wygląda, także zachęcam Was bardzo. Sam oglądam, sam subskrybuję jego kanał, także nie polecałbym Wam czegoś, czego sam nie oglądam, czy sam nie robię. Bo to nie miałoby żadnego sensu, kochani. Dobra. Okej. Dobra. Rozładujemy. Teraz naszego tutaj przyjaciela. Zobaczymy, ile tej soi nam w ogóle tutaj zostanie. Czyli mamy 2,5 tysiąca.
zobaczymy teraz. Teraz zobaczycie, o co chodziło z tym sypem tutaj. Fajna tutaj jesień jest, już mamy październik dzisiaj, rok pierwszy. Nasza pszenica już tam pewnie troszkę wyrosła. Okej, zobaczcie. Tu damy sobie teraz na syp. Czekajcie, ustawimy sobie tutaj kierunek wyładunku, lewa, prawa, syp, okej. I będziemy sobie sypać, zobaczymy ile on... Teraz zobaczcie, przestałem, 83%. Okej, to sypmy dalej. 88%, ok. 94%. Mamy, widzicie to? Został zrealizowany, nie? 162 to już sprzedaliśmy, czyli delikatnie już nam się sprzedało. I zostało nam jeszcze 737 litrów, widzicie? To jeszcze to sprzedamy. I to już są teraz pieniądze nasze. Zobaczcie, 1300 i tam było 200, 1500. Zostaliśmy ze zbiorów tych, które nam zostały, tak? I teraz jeszcze, zobaczcie, tutaj weźmiemy te kontrakty. Mamy kontrakt ukończony, weźmiemy... odbierz i dostaliśmy, zobaczcie, 2172 i 1500, to razem zarobiliśmy 3, prawie 4000 złotych, także... Czy to się opłacało? No pewnie, że tak, bo cosplaya, zobaczcie, ile my za pracownika tu zapłaciliśmy. Wydatki, czekajcie. Sprzedane zwierzęta, tu jest koszty produkcji 86. To chyba będą koszty produkcji. Pensje pracowników 562, nie? Ale to musicie też pamiętać, że to są pensje pracownika, na przykład tego, który też tam orze, nie? Czyli podzielmy to, nie wiem, niech to będzie połowa, no to 250 zł, no a dostaliśmy 4,5, nie? Także, czy tam 4 z kawałkiem, także no widzicie, że to się opłaca, nie? Tym bardziej, że zobaczcie, znowu możemy tu jakiś kontrakt wziąć, tu mamy akurat na zbiór buraka, to nie chcemy, bo nie chcemy wypożyczać, tu mamy na słonecznik, jeżeli byśmy mieli kupiony swój header do słonecznika, no to zobaczcie, 10 tysięcy możemy dostać, plus to, co nam zostanie ze zbiorów, no to przypuszczam, że gdzieś z 13 tysięcy można zarobić, nie? No tutaj to już nie mówię, tu 70 tysięcy, zobaczcie, no ale to jest pole 23, to też musicie patrzeć zawsze, jakie to jest pole, nie? Bo zobaczcie, pole 23 to jest pole to, nie? No to trochę tu wam zajmie, nie? Oczywiście możecie wygenerować cosplay i wiecie, i tylko odbierać sobie i to jest wielka przyjemność, ale jednak to trochę czasu zajmuje. Tutaj na przykład pole 20, jakbyśmy chcieli kupić sobie tą nakładkę, no to pole 20 to jest pole T, nie? No jest, sami przyznacie, że to jest dosyć spore te pole, nie? Także, no cóż kochani, ja na razie to co tak zostawię, po odcinku sobie tutaj posprzątam to wszystko. A teraz jeszcze chciałbym tutaj, zobaczcie, załadować te jajka na rower, żeby później pojechać je sobie sprzedać. Czekajcie, jedziemy sobie tutaj rowerem. O, tutaj se staniemy i zobaczymy, te jajka wyciągniemy stąd. Ale wyciągniemy tylko pełne. Ok. Czy nam tu wejdą po dwie paletki? Dobra, czekajcie. Ok. I sobie te jajka tu załadujemy. Jak widzicie, obornik też jest już do zabrania. Jajka są po 50 litrów. Czyli tu mamy już 100 litrów. Okej.
No i widzicie, kochani, ten cosplay na przykład na takich mapach jak ta jest bardzo potrzebny. No bo, znaczy bardzo potrzebny, no przydaje się, bo możemy po prostu więcej zrobić prac takich manualnych gdzieś tutaj na tym, na odcinku, a po prostu bardziej jesteśmy skupieni wtedy na... Czekajcie, zapniemy sobie tu pasy, o, żeby to nam nie spadło. Bardziej jesteśmy wtedy skupieni po prostu na tym, co sobie tutaj robimy, nie? Takich manualnych pracach. Czekajcie, nasypiemy, bo będziemy potrzebowali taczki. Ojej, obornik się rozjechał tu nam. Dobra, dosypaliśmy trochę jedzenia. Okej. Weźmiemy jeszcze te wiaderko z wodą. Dolejemy tu wody. Jeszcze trochę wody zostało nam w tym wiaderku. To niedobrze, bo nie będziemy mogli obornika załadować. Czy mamy jeszcze jakieś wiaderko? Gdzieś? Nie mamy. Dobra, no to sobie obornik załadujemy na następnym odcinku, a w tym odcinku to już będzie, kochani, koniec. No i co? Widzimy się w następnym odcineczku z serii Hof Bergman. Ja Was serdecznie pozdrawiam. I jeżeli Wam się podobał odcinek, to zostawcie lajka, zostawcie jakąś subskrypcję, zostawcie komentarz. I do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.